Cześć, dzisiaj dla Was testowałem bydło i powidło, zachęcony opinią, że jest to najlepszy burger w Warszawie. Otóż gorszego rozczarowania nie przeżyłem, a zacznę od początku. Przede wszystkim lokal mały, mało funkcjonalny, nie można porozmawiać, słyszy się każdą rozmowę, stoliki są za blisko siebie, toaleta wiecznie zajęta, jedyna. W lokalu jest brudno, stoliki niesprzątane, kelnerka wynosi tylko talerze i szklanki, nie przeciera ani krzeseł, ani stolika, nie ma w ogóle ścierki przy sobie, to jest ewenement, żaden kelner. I po drugie, te stoliki nie są myte, a powinny być codziennie myte, łącznie z krzesełkami. Stoją skrzynki obsikane przez psy wokół ogródka i o zgrozo, jeżeli się przyjmuje ludzi i się ludzie czekają po pół godziny na jedzenie, to na ogródku powinien być parasol, bo może być taka sytuacja, że zamówię jedzenie, w tym czasie będzie padał deszcz i będę chciał się ewakuować, po prostu nie będę siedział na ogródku moknąc i jedząc. Brak informacji, czy jest toaleta, do której lokal czynny, takie informacje powinny być podawane w karcie, bo nie każdy po prostu ma śmiało się zapytać kelnera o takie rzeczy. Powinno być napisane, czy można płacić gotówką, czy kartą, bo też powinny takie informacje być. Teraz co do burgera. Poprosiłem o burgera barbecue, cena 26 zł. Uważam, że do przyjęcia jest. Poprosiłem, żeby mięso nie było surowe. Oczywiście dostałem surowe mięso. Składniki. Nie mogę ocenić mięsa, ponieważ dostałem surowe i mi nie smakowało. Aczkolwiek było duże. W burgerze była sałata, jeden pomidor i jedna cebula. I do tego sos barbecue, który kapał jak zupa na talerz. Gdzie w Biedronce za 2 zł dostanę, za 3, lepszy sos barbecue niż w tym burgerze, po prostu sama woda. Reasumując, ten produkt, jeszcze składa się z bułki. Bułka była zawinięta w folii, było to mocno wyczuwalne w zapachu bułki. Czyli przechowywana tak jak w McDonaldzie, pewnie w workach foliowych, tylko ona za długo leżała pewnie, bo już starością po prostu. Nie chciałem tego reklamować, żeby nie robić awantury, ale bułka to był najgorszy produkt w tym burgerze. Po prostu była stara. Reasumując, zawsze oceniam od 0 do 10. Za brud, za toaletę, za trudność, za długość czekania. Oceniam samo jedzenie też ledwo na trójkę. Uważam, że Burger King i jego kanapka Big King jest o 100 razy lepsza od tych tutaj burgerów. Potem jest McDonald's i oczywiście KFC. Lepiej tam wydać pieniądze na jedzenie niż przychodzić do tej bydła i powidła, tak reklamowanego przez youtuberów. Między innymi Maciej je, sprawdziłem go. Jak on tak ocenia jedzenie, to ja dziękuję. To się zna tak jak po prostu te blogerki, co piszą o modzie. Reasumując, duży ruch w knajpie, może ludzie lubią takie jedzenie, lubią być oszukiwani. Ja natomiast kupując burgera za 30 zł oczekuję, że będzie miał prawdziwe sosy, a nie wodę w sobie i będzie zgodny z moim zamówieniem. Czekam na Wasze opinie, do usłyszenia, hej.